Marek Siwik, zapraszam Państwa na kolejny Futsal Raport. Za nami już szósta kolejka zmagań w Futsal Ekstraklasy, gdzie w sześciu ostatnich spotkaniach padło trzy razy zwycięstwo gospodarzy, dwukrotnie widzieliśmy remis, a raz zwyciężyli goście. W sześciu meczach padło aż 38 bramek, z czego 22 strzelili gospodarze, a 16 goście. Najwięcej goli padło w Katowicach oraz Pniewach po 8, a najmniej w Rudzie Śląskiej oraz w Bielsko-Białej po 5. Najwięcej goli w tej kolejce trafiali zawodnicy z dorobkiem dwóch bramek, a byli to Frajtak, Wachoński, Piskosz oraz Bondar. Czas na podsumowanie pierwszego meczu ostatniej kolejki Futsal Ekstraklasy. Na hali Halemba w Rudzie Śląskiej zmierzyły się dwa ostatnie zespoły Futsal Ekstraklasy. Gwiazda Ruda Śląska podejmowała GAF Omega Gliwice. Był to mecz o 6 punktów i o wyjście z ostatniego miejsca w tabeli. Szansy swoje nie wykorzystała Gwiazda, chociaż to ona znakomicie rozpoczęła to spotkanie. Najpierw strzelając dwie bramki rywalom. Pierwszego gola trafił Dany Lejko, a drugiego dołożył Krzymiński. Bardzo długo Gwiazda utrzymywała prowadzenie w tym meczu, ale jeszcze w 15 minucie pierwszej połowy bramkę kontaktową dla GAF-u zdobył Ficek. W drugiej połowie Gliwiczanie dalej dążyli do odrobienia niekorzystnego wyniku. Do remisu doprowadził Mizgajski, strzelając gola na 2-2 w 22 minucie. I ten wynik utrzymywał się przez dłuższy czas. Dopiero w końcówce meczu, gdy Ariel Piasecki zobaczył czerwoną kartkę i opuścił boisko, grając w osłabieniu, Rudzianie stracili trzecią bramkę, a zwycięskiego gola dla Gliwiczan zdobył Pałtiak, dając tym samym pierwsze zwycięstwo w tym sezonie GAF-owi Omega Gliwice. Natomiast Rudzianie cały czas po sześciu meczach bez punktów i 11 miejsce oddala im się coraz bardziej. Ciekawie zapowiadała się potyczka w hali Szopienice, gdzie AZS Uś Katowice podejmował FC Toruń. Podopieczni trenera Korczyńskiego liczyli na kolejne zwycięstwo na własnym terenie, natomiast zawodnicy trenera Klaudiusza Hirsza czekali na upragnione 3 punkty przywiezione z wyjazdu. Mecz znakomicie rozpoczął się dla Torunian. Szybko bramkę strzelił dla FC Toruń Mikołajewicz i dał prowadzenie. Podwyższył kilka minut później Wojciechowski, znakomicie torpedując bramkę Rafała Krzyśki. A jeszcze trzecią bramkę do końca pierwszej połowy zdobył Sylwester Kiper po dobitce, dając tym samym prowadzenie gościom 3-0 w pierwszej połowie. Wiele cierpkich słów musieli usłyszeć w szatni zawodnicy AZS Łódź Katowice, ale dzięki temu zumotywowani rozpoczęli drugą część spotkania. Od razu w 20 sekundzie drugiej połowy do siatki bramki Nagu trafił Piskosz. Kilka minut później kolejnego gola dołożył Szczurek. Następnie z kontrowersyjnego karnego gola zdobył Barański, dając tym samym wyrównanie 3-3 w tym spotkaniu. I Katowiczanie dalej dążyli do objęcia prowadzenia. Czwartego gola trafił dla Katowiczan Gładczak, a wynik ustalił na 5-3 Piskosz. Tym samym Katowiczanie ponownie w hali Szopienice zwyciężają. Natomiast Torunianie w szóstym spotkaniu tego sezonu dalej nie mogą wywieźć punktów z meczu na wyjeździe. Tym samym na pewno ciekawie zapowiadają się kolejne mecze z udziałem tych drużyn, które spokojnie plasują się w środku tabeli po szóstej serii gier. W tej kolejce Bastion Pniewy próbował zdobyć Klirek z Chorzów. Na pewno podopieczni trenera Ulfika nie mieli łatwego zadania w tym spotkaniu. Już od samego początku pokazali to gracze Czerwonych Smoków. W drugiej minucie meczu ze strzału z rzutu wolnego bramkę zdobył grający trener zespołu Red Dragons Łukasz Frajtach, dając prowadzenie 1-0. Tym samym wynikiem zakończyła się pierwsza połowa meczu. W drugiej połowie meczu gospodarze szybko powiększyli przewagę. Gola na 2-0 zdobył Adam Wachoński. Dopiero w 31 minucie pierwszy raz Chorzowianie strzelają do siatki bramki Macieja Foltyna, a gola zdobył Paweł Budniak. Chwilę później Łukasz Frajtak odpowiedział szybko z przedłużonego rzutu karnego, dając tym samym trzeciego gola dla swojej drużyny. Kilka minut później było już 4-1 po golu Adama Wachońskiego, w którym asystował Patryk Hoły. Następnie gola samobójczego przez przypadek zdobył Łukasz Frajtak, dając tym samym wynik 4-2, ale po kilkunastu sekundach znakomitą indywidualną akcją podpisał się Adrian Skrzypek i było już 5-2 dla gospodarzy. Jeszcze w ostatnich sekundach tego meczu na 5-3 wynik ustalił Stalisz i tym samym gracze Łukasza Frajtaga ponownie wygrywają na własnej hali, dzięki czemu
Zwyżkują w tabeli Futsal Ekstraklasy, a Klirek z Putyco nie ma łatwych zadań na wyjazdach i będą musieli gracze trenera Ulfika szukać w kolejnych spotkaniach. W hali Łabędź w Gliwicach miejscowy NBIT podejmował Gattę Aktywi Duńska Wola. Zawodnicy NBIT-u w dwóch ostatnich spotkaniach nie zdobyli punktu i na pewno liczyli na dobry wynik z niełatwym rywalem, jakim są z Duńsko Wolanie w tym sezonie. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, jednak nie padł ani jeden gol w tej części meczu. Dopiero w drugiej połowie, w 28 minucie, samobójczego gola trafił Starowicz po nabiciu piłki przez Igora Sobalczyka. Szybko Gliwiczanie odpowiedzieli bramką na 1-1, a strzelił ją Musiał. Chwilę później Dewódzki zobaczył czerwony kartonik i grę w przewadze wykorzystali z Duńsko Wolanie. Drugą bramkę dla gości zdobył w tym meczu Stanisławski. Jednak dalej podopieczni trenera Maksyma wzięli się do ciężkiej pracy i kolejne dwa gole zdobyli gospodarze. Najpierw do siatki trafił Czech, a następnie Cygnarowski. Jednak jak to z reguły bywa, z Duńsko Wolanie wycofują bramkarza i szukają szansy na kolejnego gola. Udało się to w 38 minucie. Do siatki dosyć niekontrowersyjnej sytuacji trafił Milewski, a Łukasz Groszak pokazywał, że piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Tym samym mecz w Gliwicach zakończył się podziałem punktów 3-3 i na pewno jest to cenny punkt dla gości, którzy nie będą pewnie często wywozić punktów z meczów wyjazdowych, natomiast Gliwiczanie tracą kolejne punkty na własnej hali. W Cygańskim Lesie Bielsko-Białej rekord podejmował KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Zapowiadało się, że rekordziści, liderzy w tabeli futsal ekstraklasy łatwo rozprawią się z Głogowianami. Jednak od samego początku to właśnie goście sprawili niespodziankę, trafiając do bramki Bartłomieja Nawrata, dając prowadzenie 1-0. Gola zdobył w trzeciej minucie meczu Piotr Pietruszko. Jednak po kolejnych minutach to już rekordziści prowadzili grę w tym spotkaniu i szybko odrobili straty. Najpierw do bramki rywala trafiał Popłaski, następnie drugiego gola dla gospodarzy zdobył Marek, a trzeciego trafił Czech Radek Polaszek i do końca pierwszej połowy to już rekordziści prowadzili 3-1. Przez dłuższą część drugiej połowy przeważali rekordziści i w 32 minucie udowodnili to, zdobywając czwartego gola. Po karnym bramkę strzelił Piotr Szymura. W końcówce meczu jeszcze bardzo próbowali odrobić straty Głogowianie, jednak tutaj znakomicie interweniował co rusz w każdej sytuacji Bartłomiej Nawrat, dzięki czemu więcej bramek już nie padło na hali w Cygańskim Lesie i to rekordziści zwyciężyli w tym meczu 4-1. Tym samym rekord umacnia się w tabeli Futsal Ekstraklasy, zdobywając już 14 punkt w tym sezonie, a gracze Chrobrego Głogów Putyco meldują się w środku tabeli i muszą uważać na goniących z tyłu rywali. Poniedziałkowy mecz, który mogliśmy oglądać w telewizji Orange Sport pomiędzy Red Devils Chojnice a Pogonią 04 Szczecin, zapowiadał się bardzo ciekawie, tym bardziej, że przeciwko sobie stawały dwie czołowe drużyny futsal ekstraklasy. Red Devils jak dotąd nie traciło jeszcze punktów na własnej hali, a gracze Pogoni w trzech ostatnich wyjazdach przywieźli komplet do Szczecina, zatem mogliśmy naprawdę spodziewać się ciekawego widowiska. I tak właśnie było od samego początku, obie drużyny tworzyły dla siebie masę ciekawych sytuacji i dopiero w 13 minucie meczu Michał Kubik jako pierwszy pokonał bramkarza Chojniczana, dając prowadzenie swojej drużynie. Po przerwie zanosi się na to, że Chojniczanie będą starali się za wszelką cenę odrobić straty. Nic bardziej mylnego, bo 17 sekund po gwizdku sędziego pada gol na 2-0 dla Pogoni 04 Szczecin, a bramkę zdobywa Aleksander Szamoti. Dalej Chojniczanie ruszają do ataku i udaje się w końcu w 26 minucie przełamać bramkę Kamila Lasika. Gola kontaktowego zdobywa Aleksander Bonder. Kilkadziesiąt sekund później kolejnego gola jeszcze raz zdobywa Ukrainiec Bondar i doprowadza do wyrównania w tym meczu na 2-2. Minutę później Sebastian Wojciechowski znakomicie trafia z fałszu i pokonuje Lasika, dając prowadzenie Chojniczanom 3-2 i już wygląda na to, że gospodarze zachowają komplet punktów na własnym terenie. Jednak jeszcze przed końcem spotkania do wyrównania doprowadza Marek Bugański i gracze ze Szczecina mogą cieszyć się z odwiedzenia jednego cennego punktu w Chojnicach przy podziale punktów wynikiem 3-3. Tym samym Chojniczanie po raz pierwszy na własnym parkiecie tracą punkty, no i również tracą punkty w gonitwie za rekordem Bielsko-Biała.
Zatem spójrzmy na tabelę po szóstej kolejce. Na czele rekord Bielsko-Biała za drużyną prowadzoną przez trenera Szłapę. Plasuje się Pogoń 04 Szczecin. Natomiast na dole tabeli 11 miejsce dalej zajmuje Gliwicka Akademia Futsalu, tym razem już z 5 punktami, z 1 zwycięstwem na koncie, a cały czas czerwoną latarnią bez punktów w tym sezonie Gwiazda Ruda Śląska. Po 6 kolejce Futsal Ekstraklasy na czele tabeli Króla Strzelców mamy aż 5 zawodników. Są nimi Tomasz Dura z AZS-u Łódź Katowice, Marcin Mikołajewicz z FC Toruń, Aleksandr Bondar z Red Devils Chojnice, Paweł Budniak z Clearek Suchorzów oraz Piotr Pietruszko z KGHM Euromaster Krobry Głogów. Najładniejszą bramkę 6 kolejki chciałbym uznać gola Michała Wojciechowskiego, który praktycznie teleportował piłkę z środka boiska do bramki bronionej przez Rafała Krzyśka w meczu pomiędzy AZS Uś Katowice a FC Toruń. Na koniec chciałbym nominować najlepszą piątkę zawodników minionej kolejki. W bramce widziałbym Bartłomieja Nawrata, który wpuścił tylko jednego gola i najmniej w tej kolejce, zresztą spośród wszystkich bramkarzy w tej kolejce. W polu widziałbym Roberta Gładczaka, który znakomicie pokazał się szczególnie w drugiej połowie meczu przeciwko FC Toruń. Następnie Adam Bachoński, który 2 razy pokonywał bramkarza Clearexu Chorzów. Kolejno Aleksandr Bondar, który przemienił wynik meczu w Chojnicach, dając choćby remis swojej drużynie, strzelając 2 bramki. I oczywiście jeszcze widziałbym tutaj Michała Marka, który znakomicie wiązał się z zadaniem pivota w spotkaniu przeciwko Chrogremu Głogów. Tak wygląda najlepsza piątka zawodników minionej kolejki. Dziękuję Państwu za uwagę podczas kolejnego podsumowania kolejki Futsal Ekstraklasy. Zachęcam Państwa do oglądania naszych relacji oraz materiałów z futsalowych parkietów, a także do śledzenia innych dyscyplin sportu na antenie KP Sport. Mam nadzieję, że kolejna kolejka, 7 już naszej ligi futsalowej, dostarczy nam kolejnych wrażeń. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.